to zaprosimy już do części właściwej, w której Patrycja Jastrzębska opowie o swoich działaniach, o działaniach, które realizuje w ramach Warszawskiego Archiwum Społecznego. Patrycja Jastrzębska jest historyczką sztuki, edukatorką, kuratorką wystaw, zajmuje się dziedzictwem architektonicznym Warszawy, tym, które znika albo jest przekształcane. Jest autorką inicjatywy i tej strony internetowej, którą pewnie większość z Państwa zna, Tu było, tu stało. Prowadzi też taką rubrykę pod tym samym tytułem w miesięczniku Stolica. I myślę, że poda nam dzisiaj bardzo dużo fajnych pomysłów, przykładów, działań takich w oparciu o historię architektury, ale działań z lokalną społecznością. Także oddajemy, Patrycja, Tobie głos. My się wyłączamy, tak, ale jesteśmy, dziękujemy. I czuwamy. Jasne. Dzięki serdeczne. Dziękuję za zaproszenie z tutaj Centrum Archiwistyki Społecznej i serdecznie Państwa witam na webinarze właśnie poświęconym różnym inspiracjom. Akurat tutaj te inspiracje będą dotyczyć Społecznego Archiwum Warszawy, które to archiwum tworzymy od 2016 roku. Wtedy właśnie powstało tak naprawdę, zaczęliśmy zbierać fotografie, ale także wspomnienia warszawiaków i warszawianek, ponieważ interesuje nas przede wszystkim, jako Tu było, tu stało, przestrzeń miejska i to, co się dzieje z Warszawą. O tym jeszcze za chwilę parę słów powiem. Samo Społeczne Archiwum Warszawy, tak jak już wspomniałam, powstało w 2016 roku. Wtedy też otrzymaliśmy grant, akurat tutaj było z Patriotyzmu Jutra, i udało nam się na szerszą skalę ruszyć z działaniami. Oczywiście my tą 2016 rok datujemy, ponieważ rzeczywiście wystartowaliśmy wtedy z taką nazwą, Społeczne Archiwum Warszawy, powstał projekt. Natomiast już w swoich zbiorach mieliśmy fotografie architektury Warszawy, ale w ogóle przestrzeni miejskiej Warszawy, które po prostu przechowywaliśmy, ale nie w żaden sposób uporządkowany, nie oznaczaliśmy je, nie było to takie ustrukturyzowane archiwum i nie prowadziliśmy działań też skierowanych na pozyskiwanie zdjęć. Po prostu te zdjęcia do nas, jakby można powiedzieć, prowadząc właśnie ten portal Tu było, tu stało na Facebooku, one czasami do nas po prostu docierały, przesyłały nam osoby, które czytały nasze posty, informacje na portalu Tu było, tu stało. W tym momencie SAF to ponad 10 tysięcy zdjęć, wywiadów jest mniej, natomiast te wywiady to jeszcze może o tym powiem. Nie, w zasadzie to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Rzeczywiście nasze archiwum jest przede wszystkim skierowane na pozyskiwanie zdjęć, fotografii, wspomnienia również zbieramy, nie tyle przy okazji, natomiast jest to bardzo też angażujące zajęcie i zazwyczaj powiem szczerze, że nie zawsze udaje się wygospodarować tak dużo czasu, jakbyśmy chcieli, ponieważ przy Społecznym Archiwum Warszawy pracuje nas cztery osoby, także jest to mała grupa i na tą skalę, którą teraz mamy, po prostu no brakuje nam czasu na wszystkie kwestie, a z pewnością wywiady należą do takich jednych z bardziej czasochłonnych działań. Najstarsze, tak jak Państwo widzicie, zdjęcia pochodzą z lat 20. XX wieku. To są zdjęcia, które akurat przedstawiają łazienki królewskie. Natomiast najnowsze to są lata 20. XXI wieku i może to Państwa zdziwić, dlaczego tak młode zdjęcia.
zdjęcia znajdują się w archiwum naszym, no nas interesuje zmiana, która zachodzi w przestrzeni miejskiej. Zmiana, która w Warszawie akurat odbywa się nieustannie i ta przestrzeń bardzo nam się zmienia. Oczywiście jest to wynik napływu tutaj w Warszawie dużych środków inwestorskich i parcia na działki, które mają bardzo wysokie ceny. Dlatego też no, Warszawa jest takim specyficznym miastem, w którym te przemiany są szczególnie, myślę, widoczne, szczególnie po właśnie 89 roku. Ponieważ, dlaczego też o tym wspominam, ponieważ samo Społeczne Archiwum Warszawy, tak jak no, już zostało to wprowadzone, wyrasta właśnie z Tu było, tu stało. Tu było, tu stało już teraz jest, można powiedzieć, taką szerszą inicjatywą, natomiast to był także projekt, który polega na tym, że może inaczej, powstał z pewnej refleksji, z refleksji nad Warszawą i nad przemianami, które dzieją się właśnie w przestrzeni miejskiej. I z tej z chęci mojej dokumentowania tych przemian, przyglądania się im, a także no, wysnuwania pewnych wniosków, ponieważ ten proces, który się odbywa, z pewnością prowadzi do pewnych konkluzji. Powstało właśnie ten projekt Tu było, tu stało. Zaczęło się od po prostu od, teraz widzicie Państwo, że on już gromadzi 127 tysięcy obserwujących. Zaczynaliśmy bardzo skromnie. Natomiast i w zasadzie, ponieważ to był mój autorski projekt, zaczynałam od mapy obiektów wyburzonych i przekształconych, które znalazły się, które po prostu są w Warszawie. Jak widzicie Państwo, tutaj jest fragment tej mapy, która zawiera te obiekty, natomiast oczywiście nie wszystkie obiekty z warszawskie, tylko wybrane, te, które przedstawiały pewną wartość architektoniczną, artystyczną, historyczną. Te obiekty zostały wprowadzone na mapę. I no cóż, okazało się, ponieważ chciałam też powiedzieć Państwu, jak w ogóle narodził się pomysł na ten projekt, bo to nie była kwestia, powiedzmy, grantozy, która niestety w organizacjach społecznych no siłą rzeczy trochę ma miejsce, czyli mamy konkurs, wymyślamy projekt, tylko była to po prostu potrzeba dotarcia do większej ilości zdjęć. Ponieważ my prowadząc właśnie Tu było, tu stało, dodając kolejne obiekty na mapę Warszawy, bardzo ważne są właśnie zdjęcia tych obiektów, żeby szczególnie żeby pokazać zmianę, to co było wcześniej i teraz. Oczywiście to co teraz nie ma problemu, natomiast to co było wcześniej, okazało się, że do niektórych miejsc zdjęć obiektów, miejsc jest bardzo trudno dotrzeć przez fotografię taką reporterską. Ponieważ te zdjęcia reporterskie zazwyczaj dotyczą jednak tych przestrzeni centralnych. I jeżeli już poruszaliśmy się na przykład, nie wiem, taka willa Batorówka w Wawrze, czy willa Piecyków Wesołej, no generalnie to był problem, żeby do tego typu w ogóle obiektów, zdjęć obiektów dotrzeć. I stąd narodził się pomysł, żeby po prostu zacząć zbierać zdjęcia, fotografie od prywatnych darczyńców, od osób prywatnych. Kiedy powstawała mapa, Tu było, tu stało, pierwsza mapa Tu było, tu stało powstała w 2011 roku, to już się wtedy w zasadzie zadziało, ponieważ byliśmy zmuszeni po prostu poszukiwać od prywatnych osób zdjęć, które znajdowaliśmy w internecie. Natomiast jeszcze wtedy minęło 5 lat, zanim Społeczne Archiwum Warszawy jako właśnie projekt powstał, ponieważ doszliśmy do wniosku, że trzeba po prostu to pozyskiwanie zdjęć, tą stworzyć pewną kolekcję. Kolekcja, która będzie tworzyć właśnie takie archiwum społeczne
zdjęć warszawiaków i warszawianek i które te zdjęcia dadzą nam możliwość przypatrzenia się tym przestrzeniom, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć na fotografii reporterskiej, jak na przykład na zdjęciach Siemaszki czy Grażyny Rutowskiej. Znacie na pewno Państwo te zdjęcia, teraz zresztą w Domu Spotkań z Historią odbywa się wystawa Siemaszki, myślę, że warto w sumie ją zobaczyć. To są zdjęcia bardzo piękne, zdjęcia, które przedstawiają najlepsze walory architektury, natomiast one też prezentują wybrane obiekty. Zazwyczaj te obiekty, o których było głośno, kiedy powstawały w latach 50. czy 60., jak na przykład pawilon chemii, kino Skarpa, oczywiście też Ściana Wschodnia. Także, tak jak już wspomniałam, do tych obiektów, które były, zostały zniszczone, ale nie z dzielnic właśnie centralnych, był problem, aby dotrzeć. Założyliśmy stronę w ramach tego projektu Społeczne Archiwum Warszawy, czyli od razu podeszliśmy trochę do tego tak strukturalnie, to znaczy, tak jak mówię wcześniej, te zdjęcia oczywiście mieliśmy i one były w naszej bazie, natomiast one no nie tworzyły takiego spójnego archiwum i co też myślę istotne, nie myśleliśmy o tym jako pewnym naszym archiwum. Traktowaliśmy je jako pewne zaplecze, natomiast kiedy rzeczywiście zdecydowaliśmy się na stworzenie takiego Społecznego Archiwum Warszawy, tak jak tutaj wspomniałam, podeszliśmy do tego dosyć całościowo, to znaczy oczywiście dał nam taką możliwość też grant, który pozyskaliśmy, czyli stworzyliśmy stronę internetową, na której znalazło się właśnie miejsce na Społeczne Archiwum Warszawy. Mogliśmy już wprowadzić te zdjęcia, które po prostu mieliśmy. Oczywiście też powstała cała struktura przechowywania, baza taka, prawda, które każde archiwum musi mieć, baza danych i to całe zaplecze archiwalne, ono potem było udoskonalane. Przyznam szczerze, że bardzo nam też w tych działaniach początkowych naszych pomógł ośrodek Karta, który prowadził duży taki projekt dotyczący archiwów społecznych, z którego zresztą częściowo, prawda, Centrum Archiwistyki Społecznej wyrosło. Także tutaj też to było dla nas bardzo istotny taki know-how, który mogliśmy pozyskać. I tak, można powiedzieć, zaczęła się ta nasza przygoda ze Społecznym Archiwum Warszawy. Tutaj jeszcze przedstawię, jak to na stronie wygląda. Można, udoskonaliliśmy trochę tą też stronę, ona początkowo może tak nie wyglądała, natomiast od początku takie kwestie jak prawo użytkowania, czy możliwość spotkania, przesłania zdjęcia, oczywiście od początku były na naszej stronie. Właśnie dosyć ważnym też tym elementem jest to dla nas i w ogóle w procesie myślenia o Społecznym Archiwum Warszawy było w ogóle kwestie właśnie licencji, jak one mają wyglądać, prawa użytkowania, to wszystko zostało określone w zasadzie już przed uruchomieniem strony, to wszystko musieliśmy sobie doprecyzować i to zostało też konsultowaliśmy z prawnikiem, tak żeby nie było żadnych wątpliwości i żeby też ten proces zbierania zdjęć przebiegał dla nas, ale także dla naszych darczyńców sprawnie po prostu. Na naszej stronie też możecie Państwo zobaczyć, teraz tworzymy też kolekcje, natomiast te kolekcje, one mogą być znacznie szersze, na razie mamy około chyba 12 kolekcji. No to jest kwestia, którą na pewno będziemy chcieli rozbudowywać. Zdjęcia, które pozyskujemy, mamy
Tak jak Państwo widzieliście, tam około ponad 10 tysięcy, natomiast opracowana jest z nich połowa. To znaczy mamy po prostu taką sytuację, że mamy znacznie więcej zdjęć niż jesteśmy w stanie je opracować. To jest też kwestia oczywiście grantów, zatrudnienia dodatkowej osoby. Tutaj o kwestiach finansowych też z pewnością będę mówić, bo czasami no niestety rozbijamy się o to po prostu, ponieważ mam wrażenie, że Społeczne Archiwum Warszawy mogłoby być znacznie właśnie szersze i tych zdjęć mogło być już o wiele więcej, natomiast my jesteśmy tak mniej więcej rocznie w stanie, no jak dobrze pójdzie, no to jest 800 zdjęć, to jak dobrze pójdzie, natomiast zdjęć nam przybywa, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, natomiast no, kwestie opracowania. Te zdjęcia oczywiście one są, mają swoje sygnatury wszystkie, no ale każde zdjęcie trzeba też opisać profesjonalnie, a także często zidentyfikować, ponieważ zdjęcia, które otrzymujemy, darczyńca, osoba, która nam udostępnia swoje zdjęcie, nie wie, gdzie ono zostało wykonane i niektóre zdjęcia oczywiście od razu widać, gdzie zostały wykonane i wtedy nie ma problemu, natomiast mamy trochę takich, takich fotografii, które zostawiamy jakby na potem, ponieważ tutaj nasz specjalista w identyfikacji fotografii Krzysztof Olszak, a naprawdę jest w tym świetny, no nie jest w stanie od razu je zidentyfikować, natomiast bardzo często jest tak, że w pewnym momencie łączą się jakieś puzzle i na przykład po roku dochodzimy do tego, gdzie dane zdjęcie zostało wykonane. Natomiast no tutaj trochę o samym archiwum opowiedziałam, ale też na pewno Państwa interesuje to, jak działaliśmy, jak działamy, żeby te zdjęcia pozyskiwać, żeby te zdjęcia do nas przychodziły, żeby te zbiory powiększać. I teraz parę słów właśnie na ten temat powiem. Więc pozyskiwaniu zdjęć z pewnością pomaga nam organizowanie różnego typu spotkań i wydarzeń. Tu stało, w zasadzie nigdy nie było tylko taką inicjatywą internetową. Zawsze wychodziliśmy w przestrzeń i organizowaliśmy warsztaty lub spacery. I w ramach tego projektu też to się dzieje. Między innymi, to znaczy dosyć istotnym na początku samym było to, że zaczęliśmy pokazywać się po uzgodnieniu z organizatorami na różnych typu wydarzeniach miejskich, jak na przykład właśnie Witaj Lato na Bielanach, Festiwalu Szare Domy, nawet na targach śniadaniowych bywaliśmy i tego typu wyjścia do po prostu potencjalnych darczyńców pozwalało nam po prostu nawiązać pierwsze kontakty z osobami, które potencjalnie mogłyby właśnie nam udzielić tej licencji. Oczywiście też informowaliśmy o tym warszawiaków i warszawianki poprzez tworzenie grafik, wydawanie pocztówek, folderów, czy też plakatów. To jest jedno z pierwszych naszych, w zasadzie taka pierwsza nasza pocztówka, którą wydaliśmy w 2016 roku, więc mam do niej pewien sentyment. I wtedy nawiązaliśmy też dosyć ważne takie dla nas, można powiedzieć na ten moment, strategiczne partnerstwo z Biblioteką Publiczną Miasta Stołecznego Warszawy, w której to przeprowadziliśmy zbiórkę, kilka takich sesji, na których zbieraliśmy zdjęcia i tutaj właśnie pokażę, dwa slajdy będą dotyczyć tej właśnie zbiórki. Wtedy były to dyżury kilkugodzinne, potem trochę zmodyfikowaliśmy jednak to podejście na bardziej efektywne, czyli jednak
bardziej umawialiśmy się z osobami na, powiedzmy, dany dzień, daną godzinę, niż takie otwarte godziny, dyżury, ponieważ te otwarte dyżury, na przykład czterogodzinne, okazywały się mniej efektywne, bo na przykład o godzinie, nie wiem, 18 przychodziło nagle 5 osób, a wcześniej przez 2 godziny, no, powiedzmy, nikogo nie było. Także uczyliśmy się też po prostu na błędach, tak? Też to doświadczenie tworzenia społecznego Archiwum Warszawy, to nie od razu, że było wow i super wszystko szło. Pamiętam nasz pierwszy dyżur i chyba przyszła jedna osoba na taki dyżur i byliśmy jeszcze taka dosyć starsza pani, która też, nagrywaliśmy też z nią wspomnienia, natomiast to była chyba dwugodzinna rozmowa, może przesadzam, ale godzinna na pewno rozmowa, z której takiej esencji mieliśmy, ja nie wiem, 5 minut, tak? I chyba ta pani akurat te zdjęć też nie przyniosła, tak? Pani Cecylia do tej pory pamiętam. Więc te pierwsze nasze akcje nie dawały nam takiej pełnej, można powiedzieć, satysfakcji. Też zastanawialiśmy się po drodze, co możemy zmodyfikować. I co istotne, bo chyba tego nie powiedziałam, nasze archiwum jest archiwum internetowym. My tworzymy, my skanujemy zdjęcia. Właśnie pozyskanie grantu pozwoliło nam też na zakup profesjonalnego skanera i właśnie sprzętu, które umożliwia nam skanowanie zdjęć, odbitek, ale także slajdów, na przykład negatywów. I w czasie i zbieramy do archiwum nie pozytywy, ale fotografii, tylko po prostu nie oryginały, tylko po prostu te kopie cyfrowe. I też to ludzi interesuje, ponieważ oni też mogą otrzymać w zamian właśnie zeskanowane, gotowe zdjęcia, które przekazujemy w wybranych dla nich sposób. Także nie mamy możliwości, nie jesteśmy archiwum stacjonarnym, ale właśnie archiwum cyfrowym. Zresztą większość z Państwa pewnie takie cyfrowe właśnie archiwum prowadzi. Natomiast muszę też powiedzieć w jednym zdaniu, że po tych latach, które prowadzimy, no jednak ludzie też chcą nam przekazywać oryginały i staramy się tego nie robić, ponieważ, tak mówię, nie mamy warunków, nie mamy lokalu takiego swojego dedykowanego przechowywaniu fotografii, natomiast bywa tak, że taki lekki szantaż, że jak Państwo nie weźmiecie, to wyrzucę te fotografie. No oczywiście by była to niepowetowana szkoda i strata, więc część fotografii do nas trafia. Wtedy oczywiście też je zabezpieczamy. No to jest kolejna jakby taka kwestia, którą musimy właśnie rozwinąć w Społecznym Archiwum Warszawy, bo widzimy, że chyba na samym cyfrowym archiwum, no to archiwum będzie pewnie też w stronę takiego archiwum, które jednak ma też oryginały ewaluować. Natomiast podstawa to jest zdecydowanie archiwum cyfrowe. No i właśnie pojawialiśmy się, tak jak wspomniałam, na tych różnych wydarzeniach, które to no, pozwalały nam po prostu nawiązać pierwsze kontakty. Nie zawsze osoba przychodziła nawet z fotografiami, ale dowiadywała się czegoś o nas, poglądała, przyglądała się temu, jakie my mamy już zbiory, fotografie w swoich zbiorach. Tutaj akurat jeden z naszych chyba ulubionych festiwali, Szare Domy na Mokotowie. To było o tyle dobre wejście właśnie na różnego typu imprezy, ponieważ nawiązywaliśmy nowe kontakty. Pozwalało nam to dotrzeć do nowych osób, właśnie potencjalnych osób, które by były zainteresowane przekazaniem nam właśnie fotografii. Tutaj kolejny Warsaw Design Day, na przeróżnych byliśmy tych wydarzenia, na przykład festiwal Wiecha w pasażu Wiecha, tam też organizowaliśmy wystawę, taką mini wystawę zdjęć ze Społecznego Archiwum Warszawy. I takim, bo jeszcze tutaj przeskoczyłam,
No tak, i tak jak wspomniałam, wiele, wiele było tego typu wydarzeń. Natomiast jednym z takich większych naszych przedsięwzięć to była współpraca z Muzeum Warszawy, czyli akcja zbierania zdjęć z lat 90. Muzeum Warszawy organizowało wystawę dotyczącą lat 90. i na te potrzeby zorganizowało tak we współpracy z nami, zorganizowało zbiórkę zdjęć. Zdjęć właśnie z prywatnych archiwów. Świetnie, że w ogóle przy okazji właśnie tej wystawy tutaj kuratorki pomyślały o tym, że na wystawę chcą wprowadzić społeczne archiwa. To też według mnie pokazuje, jak to rażenie i oddziaływanie społecznych archiwów, jaką ma teraz, po prostu jak jest szerokie. Ponieważ pamiętam, że jak my zaczynaliśmy w tym 2016 roku, to jeszcze nie było tak wiele, szeroko powiedzmy, słychać o społecznych archiwach. No teraz myślę, że ten ruch społeczny będzie się tylko poszerzał też dzięki właśnie takim, przede wszystkim dzięki takim instytucjom, Centrum Archiwistyki Społecznej, które też oczywiście umożliwia większą profesjonalizację swoich działań. Wtedy w czasie tego przedsięwzięcia z Muzeum Warszawy pozyskaliśmy naprawdę setki zdjęć, to była bardzo duża akcja, mieliśmy tam właśnie, prowadziliśmy kilkanaście dyżurów w Muzeum Warszawy, podczas których pozyskiwaliśmy zdjęcia, tylko tutaj też pozyskiwaliśmy właśnie oryginały, bo to po prostu było potrzebne na potrzeby Muzeum Warszawy, natomiast te kopie cyfrowe trafiły również, oprócz tego, że trafiły do Muzeum Warszawy, trafiły również do Społecznego Archiwum Warszawy. I tutaj jedno ze zdjęć, które pokazuje nasze działania. I fotografie, które to jest tylko wycinek tych fotografii, które pozyskaliśmy w ramach tej akcji. Oczywiście muszę powiedzieć, że fotografie z lat 90. robią taką furorę w internetach. Duże nimi zainteresowanie. Jednak to zderzenie przestrzeni miejskiej z tą pewną taką prześnością i koloryzmem właśnie lat 90. w jaki sposób można powiedzieć nas pociąga, przyciąga. Zresztą są to takie czasy, które wiele z nas też pamięta i to taką pewną ich specyfikę, kiedy to właśnie pod tutaj mamy jedno zdjęcie po mojej tutaj z lewej strony, gdzie jest Pałac Kultury, widzimy fragment no, takich budek, tak, które były na placu defilad, tych tak zwanych szczęk budek, tam wtedy było bez liku, to był jeden z takich bazarów warszawskich, jeden z większych oczywiście oprócz bazaru Jarmarku Europa na Stadionie Dziesięciolecia. Z kolei to obok zdjęcie, to tutaj widzimy też plac defilad i przecież tam było wesołe miasteczko, Krikoland, ale oczywiście, tak jak wspomniałam, interesują nas również cały czas te, i to się na pewno nie zmieni, bo tu było, tu stało, mówię właśnie o znikającej architekturze Warszawy po 89 roku, czyli te obiekty architektoniczne, tutaj widzimy hotel Orbis, który zniknął na początku lat 2000. Kolejną taką kwestią, która nam pozwoliła
też dotrzeć do kolejnych odbiorców, kolejnych potencjalnych darczyńców, ale też takim gestem w kierunku osób, które już nam udzieliły tych licencji na fotografię, było wydanie w 2019, to tutaj jest pomyłka, roku albumu Społeczne Archiwum Warszawy. Ten album zawierał zdjęcia oczywiście osób, które przekazały nam cyfrowe kopie swoich fotografii. Staraliśmy się tak je dobrać, żeby każda z osób, która przekazała nam zdjęcia, miała chociaż jedno zdjęcie, które znalazło się w tym albumie. Oczywiście albumy zostały przekazane do osób zainteresowanych, ale powiem szczerze, że zainteresowanie tą publikacją także było spore i wiele osób po prostu, to jest publikacja bezpłatna. W tym momencie no już nakład nam się zupełnie wyczerpał. Być może trzeba, to jest znak, że trzeba pomyśleć o kolejnym tego typu właśnie wydawnictwie. Natomiast muszę też podkreślić, że jeżeli byśmy chcieli wydać w tym momencie ten album z reprezentacją każdego z darczyńców, no to byłaby to naprawdę opasła książka, także raczej nie wiem, czy to by było możliwe, być może trzeba by było rozbić na kilka tego typu publikacji, ale to jest już kwestia jakby drugorzędna, na pewno publikację kolejną będziemy chcieli wydać. Natomiast co jest też, myślę, istotne w takich działaniach, które no mają też rozpropagować nasze archiwa społeczne, które prowadzimy, to są spotkania dla publiczności, niekoniecznie wprost nakierunkowane na osoby, które mają nam te zdjęcia przekazać. Natomiast tego typu spotkania można je nazwać spotkaniami też promocyjnymi. Tutaj akurat dotyczyło właśnie to albumu Społecznego Archiwum Warszawy, ale tego typu spotkania pozwalają nam po prostu powiedzieć też o tej naszej idei i dotrzeć do większej ilości osób, które być może nawet jeżeli nam bezpośrednio nie przekażą jakiejś fotografii, to powiedzą gdzieś w rozmowie komuś innemu i takim efektem śnieżnej kuli, który u nas w Społecznym Archiwum Warszawy absolutnie jest zauważalny, będziemy pozyskiwać kolejne zdjęcia. To jest spotkanie w Domu Spotkań z Historią, na którym tutaj zostało zaproszonych kilkoro gości zajmujących się społecznymi archiwami lub też zajmujących się na przykład fotoedycją. Akurat na to spotkanie został zaproszony Cezary Polak, prowadzący audycję Polak Potrafi w radiu dla Ciebie, Tomasz Kubaczyk, który jest właśnie fotoedytorem, Iwona Makowska, prowadząca archiwum historii mówionym w Domu Spotkań z Historią, no i Grzegorz Mika, znawca warszawskiej architektury. Na spotkaniu oczywiście były osoby, które nam te zdjęcia przekazały na licencji, ale także oczywiście szeroka publiczność. I właśnie, tutaj mieliśmy promocję albumu, natomiast sami też szukamy pewnych pretekstów do spotkania się z publicznością. Czyli między innymi organizujemy co roku wykłady. Wykłady, w czasie których możemy też pokazać właśnie zdjęcia ze Społecznego Archiwum Warszawy i możemy zaprezentować te fotografie, które pozyskaliśmy. Natomiast jeżeli mogę się taką dobrą
praktyką z Państwem podzielić, to dobrze jest, żeby dany wykład, dane spotkanie nie dotyczyło samego archiwum, ale żeby na przykład znaleźć jakiś temat, który mógłby zainteresować naszych potencjalnych odbiorców, a jednocześnie oczywiście pokazujemy te zdjęcia i mówimy o Społecznym Archiwum Warszawy. To jest akurat wykład, który chyba jeden z najbardziej takich wykładów, które przyciągnął naprawdę tłumy, osoby się nie mieściły po prostu już tutaj na tej głównej sali w DSH, no ale też tytuł był taki bardzo... No, budzące emocje, czyli zburzyć, zniszczyć, zaorać. Największe skandale warszawskiej deweloperki po 1989 roku. Ten wykład miałam okazję wygłosić pod koniec 2023 roku. Oczywiście ten tytuł troszeczkę należy traktować z takim lekkim przymrużeniem oka, ale no wiele oczywiście bulwersujących sytuacji tutaj było również podawanych. I co roku tego typu wykłady odbywają się, albo my, tworzący Archiwum Społeczne, je prowadzimy, ale staramy się też troszeczkę ożywiać to i zapraszać gości. W ubiegłym roku wykład poprowadził Krzysztof Mordyński, także w Domu Spotkań z Historią o powojennej przebudowie marszałkowskiej mówił. Również ten wykład bardzo wielu tutaj odbiorców zgromadził. I tak jak mówię, nawet czasami po takim spotkaniu możemy bezpośrednio nie otrzymać żadnego zdjęcia, tak? Czy nikt do nas nie podejdzie i nie powie, o, mam tak wielkie zbiory. Natomiast to nam zaprocentuje, jeżeli nie w danej chwili, to później, tak? Ponieważ możemy pokazać nasze zbiory, a także oczywiście przekazać to kolejnym osobom, które przekazują to następnym. Także to jest niewątpliwie istotne. Oprócz takich działań w internecie, których my no bardzo dużo robimy, ponieważ prowadzimy tą naszą stronę, tu było, tu stało i na Facebooku stronę, tam się pojawiają mniej więcej dwa razy w tygodniu w ogóle posty ze Społecznego Archiwum Warszawy. Prowadzimy ją zupełnie społecznie, to jest nasze takie społeczne działanie, na której właśnie prezentujemy te zdjęcia i też w ten sposób poprzez czy naszą stronę, czy działalność na grupach internetowych pozyskujemy kolejne zdjęcia. Natomiast myślę, że warto też pamiętać o tym, że te działania takie stacjonarne mają również ogromne znaczenie. Chyba nie bez przyczyny jest tak, że chyba najbardziej takim dla nas mizernym rokiem w zbieraniu zdjęć, to było właśnie wtedy te czasy pandemii. Niby można powiedzieć, że ludzie mieli więcej możliwości, tego czasu wolnego, a jakoś to nie zadziałało w ten sposób, żebyśmy otrzymali jakoś bardzo dużo nowych zdjęć. Oczywiście one też napływały do nas. I organizujemy też spacery miejskie. Spacery miejskie, podczas których oprócz tego, że oczywiście omawiamy daną problematykę, mówimy o na przykład tutaj mamy osiedle Muranów, ale pokazujemy też zdjęcia z przeszłości właśnie na przykładzie też Społecznego Archiwum Warszawy, ponieważ wiele z tych zdjęć jest po prostu fenomenalnych, jeżeli chodzi o to, jak pokazuje zmianę, która zaszła w danej przestrzeni. Oczywiście pokazujemy nie tylko te zdjęcia, bo też na przykład projekty są tutaj istotne, natomiast to też jest taka forma, kiedy to nasze Społeczne Archiwum Warszawy, można powiedzieć, wychodzi w miasto i możemy porównać sobie dane zdjęcie konkretnej przestrzeni, w której się znajdujemy, z tym, co było kiedyś. Zresztą
Oczywiście ta tematyka, którą też mamy, to było tu stało, zmiany w przestrzeni architektury, w przestrzeni i w architekturze Warszawy, to też jest taki temat, który bardzo, można powiedzieć, jest nośny. Natomiast jak Państwo działacie w swoich lokalnych społecznościach, to też to ma, ponieważ my jesteśmy właśnie ogólnowarszawskim archiwum i to jest z jednej strony plus, ale też daje nam pewne ograniczenia w ten sposób, że łatwiej czasami pozyskać zdjęcia, szczególnie w tych mniejszych, właśnie w mniejszych ośrodkach, jeżeli współpracujemy z lokalną społecznością. I to jest świetne, że właśnie, o tutaj widzę, że Biblioteka w Wesołej pozdrawia, ja również. I właśnie Państwo na przykład z biblioteki macie ogromną właśnie taką możliwość pozyskiwania tych zbiorów bezpośrednio od osób, które i tak macie in situ, które przychodzą do Was, wypożyczają książki, być może korzystają z jakichś innych działań. To jest niepowtarzalna po prostu możliwość. My niestety tej możliwości takiej nie mamy, ponieważ no, nie mamy chociażby swojej siedziby stałej, nie mamy takiej właśnie społeczności, którą budujemy, znaczy mamy ogromną społeczność, ale nie taką, którą lokalnie budujemy, bo całą Warszawę no, ciężko nazwać pewną lokalnością. Także tutaj myślę, że to jest ogromny, ogromny potencjał właśnie, który Państwo macie w tych mniejszych, takich lokalnych społecznościach. I tutaj jeszcze jedno zdjęcie ze spacerów. Na te spacery naprawdę też potrafią przychodzić setki osób. I oczywiście też po danym spacerze kontaktują się z nami, chcą przekazywać fotografie i chcą je udostępniać. Właśnie to też jest bardzo istotne, żeby nasi, tutaj nazywamy je ich często darczyńcy, chociaż pewnie bardziej licocjonodawcy, ale jednak lubimy o tych osobach myśleć jako darczyńce, że jest to jednak pewna forma daru, przekazania bezpłatnego do społecznego archiwum, jakim jest nasze archiwum swoich zbiorów. Więc jest to istotne dla tych osób, że te zdjęcia faktycznie w jakiś sposób żyją, że one nie zalegają w jakichś odmętach archiwów i nikt ich nie widzi, nie, no w zasadzie nie ma do nich dostępu, tylko one faktycznie żyją. Dlatego tak bardzo nam właśnie zależy na takiej systematycznej też publikacji tych zdjęć. Tak jak wspomniałam, w zasadzie co w tygodniu dwa takie zdjęcia z SAW-u się pojawiają, na to było tu stało, ale także tego typu działania jak czy wydawnictwo, czy właśnie wystawa. Naprawdę osoby, których zdjęcia pojawiły się w Muzeum Warszawy, niektóre z nich były po prostu wzruszone, że te zdjęcia mogły też w ten sposób ożyć, więc to też jest taki niezwykle istotna kwestia. I często też osoby nas dopytują o to, gdzie właśnie jest konkretnie to zdjęcie, gdzie można je znaleźć. Jeszcze tak już trochę kończąc, ale widzę, że też są pytania. Powiem jedną taką anegdotę, na co też może warto czasami uważać, ponieważ my jesteśmy takim archiwum mobilnym po prostu, czyli też pojawiamy się na, już wspominam oczywiście, na rozmaitych wydarzeniach, ale także jeżeli dana osoba ma problemy z mobilnością, czy jest osobą starszą, możemy też przyjechać i zeskanować zdjęcia. Natomiast mieliśmy raz takie na samym początku naszej działalności takie zdarzenie, współpracując z Fundacją Mali Bracia Ubogich,
Właśnie dobrze, że też z tą fundacją współpracowaliśmy, no bo wtedy no mogliśmy jakby łatwo wyjaśnić tą sprawę. Fundacja ta współpracuje z osobami takimi starszymi, czasami mocno już takimi senioralnymi. I byliśmy u jednej pani podopiecznej tego właśnie ośrodka. W celu zeskanowania zdjęć zeskanowaliśmy, pani nam podpisała licencję i potem mieliśmy właśnie telefon od jej córki, że mama coś podpisała, aby i że ona chce zobaczyć, co jeszcze podpisała, bo była jedna kopia, ale że ona chce, że tutaj chce zobaczyć, co mama podpisała. Powiem Państwu, mieliśmy ogromny pecha, bo nie mogliśmy tej licencji znaleźć. I to raz nam się dosłownie zdarzyło i to jeszcze właśnie na początku, nie mogliśmy tej licencji znaleźć, a pani no, trochę zrozumiale bardzo się denerwowała, bo ma mamę starszą i my nie możemy jej przekazać tej licencji, bo sami nie możemy jej właśnie odnaleźć. Potem już zawsze robimy zdjęcie po prostu z licencji, która jest podpisana po tej, mamy taką nauczkę. Oczywiście pomogło nam to, że współpracowaliśmy też z tą fundacją, ale na szczęście się też znalazła się ta licencja, natomiast no, było pewne, najedliśmy się trochę niepotrzebnie nerwów. Także jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, to myślę, że mogę tak się z Państwem w ten sposób podzielić nimi. Oczywiście fotografie można przesyłać też na ten nasz adres kontakt@tubuotustało.pl. Same zbiory znajdują się pod tym adresem, tu było tu stało Społeczne Archiwum Warszawy. I teraz właśnie zapraszam do zadawania pytań i widzę, że już pojawiło się kilka pytań. Więc, że może warto złożyć wniosek o małą dotację z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oczywiście takie granty znamy te małe granty. Natomiast powiem szczerze, mamy no tak dużo pracy przy tym centralnym archiwum, że małe granty, które są no małymi, prawda, one są do 10 tysięcy grantami, no nie wystarcza nam po prostu czasu, zdecydowanie bardziej przydało, już jak takim jesteście Państwem też większym archiwum, które też no nie ma swojego zaplecza w postaci jakiejś właśnie instytucji, jak biblioteka, prawda, my wszyscy po prostu no, pracujemy na umowach, które zawieramy ze Stowarzyszeniem Masław, bo to właśnie to też jest ważne, bo tutaj to było tu stałe jest właśnie inicjatywą, natomiast organizacją NGO, tak, czyli organizacją pozarządową jest Stowarzyszenie Masław, które to też pozyskuje właśnie, przez którego też pozyskujemy granty. Jestem też jego prezeską Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Mazowieckiej Masław. Także to jest świetny pomysł i jak najbardziej warto z niego korzystać. Natomiast no, trzeba mieć do tego pewne zaplecze też ludzi. Jeżeli mamy już takie większe trochę działanie, to nam na przykład bardzo by się przydały takie środki wieloletnie, a nie roczne, z których korzystamy, bo jest to działanie, które bardzo potrzebuje też takiej ciągłości, kontynuacji po prostu. Czy zdarzyło się, żeby ktoś wycofał od nas swoją kolekcję? Nie. Czy takiej sytuacji na szczęście nie mieliśmy? Raczej jest tak, że dana osoba na przykład przychodzi do nas z jednym zdjęciem i następnie i mówi nam, że absolutnie już więcej zdjęć nie ma.
No, my mówimy, proszę jednak poszukać, bo my nie tylko te zdjęcia na przykład przedwojenne zbieramy, nie tylko takie stare z lat powiedzmy 40., 50., ale zbieramy także zdjęcia współczesne. I naprawdę proszę sobie wyobrazić, że bardzo często jest tak, że ta osoba przychodzi drugi raz, że o, tutaj jednak znalazła jeszcze jakieś zdjęcia od na przykład cioci, potem kolejny raz. Mamy przecież takich wspaniałych darczyńców, z którymi współpracujemy od 2016 roku i proszę sobie wyobrazić, że te osoby do tej pory w zasadzie co roku albo co dwa lata jakieś fotografie do nas przynoszą, bo albo znalazły w jakichś swoich właśnie albumach wcześniej, których, do których nie dotarły, bo te albumy czasami są no, trzymane gdzieś na strychu czy w jakichś miejscach, gdzie nawet no, dana osoba nie wie, gdzie to jest, czy właśnie skontaktowały się z ciocią, nie wiem, babcią i babcia też zezwoliła na to, żeby te zdjęcia udostępnić w takim archiwum. Także czasami nawet się proszę nie zrażać, że na przykład ktoś jedno zdjęcie przyniesie, bo bardzo często jest to potem, może nie bardzo często, ale naprawdę bywa tak wcale nierzadko, że potem jest kontynuacja. Czy nie widzę więcej pytań, czy może tutaj prowadzące z Centrum Archiwistyki Społecznej jakieś pytania chciałyby albo dyskusję poprowadzić dalszą? Wiesz co, Patrycja, jeszcze jest jedno pytanie. Ile osób przychodzi na takie spotkania ze swoimi zdjęciami, takie się tutaj pojawiło? A, rzeczywiście jest to tutaj mi. Bardzo, bardzo różnie. To nie były wielkie liczby, w sensie nie przychodziło na spotkanie, żeby na dane spotkanie, które nie wiem, trwało powiedzmy 2-3 godziny, żeby przyszło nawet 20 osób, nie. To w zasadzie było, czasami na takie dwugodzinne spotkanie potrafiły przyjść tylko dwie osoby, ale na przykład przekazać 100 zdjęć, tak? Więc to nie jest taki, bym powiedziała, taki efekt, że nagle bardzo dużo osób, przynajmniej my nie mieliśmy takiego doświadczenia, że przychodzi setka osób i dobija się do nas, żeby nam przekazać zdjęcia. No, faktycznie bardziej my musimy o to zabiegać, natomiast tak jak już wspomniałam, ponieważ już trochę działamy, to jest może u nas taki bardziej już efekt tuli śniegowej, że po prostu te zgłoszenia cały czas są, natomiast dla nas niezwykle istotne cały czas jest to, żeby o tych zdjęciach pozyskanych mówić, żeby je prezentować, żeby pokazywać no, te niezwykłe archiwa, które do nas trafiają, a które po prostu w innym wypadku no, nie pojawiłyby się. I co jest też istotne, osoby, które, bo teraz wiemy, prawda, że no, żyjemy w świecie cyfrowym, wiele z tych zdjęć, które też do nas trafia, niektóre z nich pojawiają się już wcześniej w sieci, dane osoby publikują je na różnych grupach społecznościowych, natomiast to też jest o tyle istotne, że jednak jakieś widzą wartość w tym, żeby przekazać do takiego społecznego archiwum swoje zdjęcie i żeby to zdjęcie w jakiś sposób zasiliło całą bazę archiwów i żeby można na przykład za 10 lat móc do takiej fotografii trafić. Jeszcze tutaj widzę, a które wydarzenie w Pani ocenie miało najlepszy odbiór? Tak się chwilę tutaj zastanawiam, bo to jakby zależy, bo jeżeli chodzi o wykłady, to w zasadzie no, wykłady mają, wiadomo, no, jak jest dobry temat i prowadzący, który ciekawie przedstawia temat, mają zawsze świetny odbiór, natomiast domyślam się, że tu chodzi o to, jak była kwestia pozyskiwania zdjęć z tym związane i ewentualny kontakt osób, które się z nami dalej kontaktowały. Trudno mi chyba wskazać na jedno takie wydarzenie. Wydaje mi się, że każde z nich
mogło kogoś przyciągnąć. Znaczy, nie po każdym spacerze ktoś nam, z nami się kontaktował, ale spacery też docierają do tych osób i też niektórzy potem chcą przekazywać zdjęcia. Na pewno wydanie albumu też miało takie spore znaczenie, że osoby widziały, prawda, że jakaś ma, jednak ta wartość papieru jakby nobilituje dla niektórych. Jest to pewna, powiedzmy, nobilitacja, więc na pewno też to. No i ta duża akcja tak, z Muzeum Warszawy, to z pewnością to były takie wydarzenia, które sprawiły, że te wiele zdjęć do nas trafiło. O, Wolskie Regionalia, bardzo mi miło, bo oczywiście tutaj, ja jestem z Woli, więc znam to archiwum i cieszę się, że cały czas się też rozwija i też do niego czasami zaglądam, szukając właśnie różnych zdjęć. Ja już nie widzę więcej pytań. To ja mam jeszcze pytanie, jak rozumiem, że nie trzeba czekać na wasze wydarzenie, na którym można przyjść ze zdjęciami, tylko można się do was odezwać. Właśnie przyszło do głowy, że mam takie zdjęcia, którymi bym się chciała podzielić. O, super. I rozumiem, że po prostu można się z wami skontaktować indywidualnie i przyjść zeskanować. Tak, dokładnie. Wtedy umawiamy się w dogodnym terminie dla obu stron. Jak najbardziej. My tutaj indywidualnie właśnie pod ten kontakt Małpa Tu Było Tu Stało i wtedy kontaktujemy się i umawiamy się w najbardziej dogodny dla obu stron sposób. Jak najbardziej nie trzeba na wydarzenia czekać, tym bardziej, że dla nas często tak mniej więcej od stycznia do marca jest to uśpiony dosyć okres, ponieważ jak to wiele fundacji, stowarzyszeń po prostu czekamy na wyniki naborów, piszemy wnioski i jest to taki dosyć trudny okres, natomiast już, ale to cały czas do nas przecież napływają zdjęcia. I cały czas robimy swoją robotę, czyli publikujemy te zdjęcia i nawiązujemy kontakt i skanujemy zdjęcia, chociaż nie ma takich dużych, powiedzmy, wydarzeń. Super, to ja się zgłaszam. Świetnie, to koniecznie, bardzo się cieszę. Czyli dzisiejszy wykład też da jakiś, prawda, owoc przyniesie w postaci zasilenia społecznego archiwum Warszawy. No. Trochę nam się tutaj uczestników wykrusza, widzimy, że się część osób żegna, więc jeżeli nie ma żadnych więcej pytań, to też możemy troszkę wcześniej skończyć i mamy nadzieję, do zobaczenia. Ja również bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie i za uwagę wszystkim uczestnikom i uczestniczkom. Także dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.